Tekst manny na 31 marca. Bojuje on dobry bój wiary, chwyć się żywota wiecznego, do którego zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie przed wieloma świadkami. 1 Tymoteusza rozdział 6 werset 12. Komentarz parauzyjny. Niezależnie od tego, czy nasz bój jest bardziej publiczny, czy też bardziej prywatny, musi być bojem. Co więcej, w tym boju musi być postęp i zwycięstwo, w przeciwnym bowiem razie nigdy nie zostaniemy uznani przez pana za zwycięzców. O innej jeszcze rzeczy powinniśmy wszyscy pamiętać. W swej ocenie pan będzie zważał bardziej na ducha, który nami kierował, niż na wyniki uzyskane dzięki naszym wysiłkom. Mając to na uwadze, starajmy się czynić nie tylko wszystko to, na co napknie się nasza ręka, lecz także, by każda nasza ofiara i każdy dar dla Pana i jego sprawy był tak pełen miłości i oddania, by Pan na pewno przyjął go jako wypływający z miłości do Niego i tych, którzy są Jego, a nie z próżności. Reprint nr 3166 Komentarz Epifaniczny. Lud Pana zachęcany jest do stania po stronie Boga w boju o sprawiedliwość. Wielka miłość do Nagrody Boskiego powołania będzie skuteczną pomocą, pobudzając nadzieję i odwagę w dobrym boju wiary. Po publicznym opowiedzeniu się w tym boju po stronie Boga, Niech jego lud nie przynosi wstydu sprawie Boga i Chrystusa przez tchórzliwą i haniebną ucieczkę przed nieprzyjacielem lub poddanie się mu. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Pierwszy Tymoteusza rozdział 1 werset 18 To ci rozkazanie zalecam, synu Tymoteuszu, abyś według proroctw, które uprzedziły o tobie, Bojował w nich on dobry bój. Efezów rozdział szósty, werset dwunasty. Albowiem nie mamy boju przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko księstwom, przeciwko zwierzchnościom, przeciwko dzierżawcom świata ciemności wieku tego, przeciwko duchownym złościom, które są wysoko. Drugi Tymoteusza rozdział drugi, werset piąty. A choćby się też kto potykał, nie bywa koronowany, jeśli by się przystojnie nie potykał. Drugi Tymoteusza rozdział 4 werset 7 Dobrym bój bojował, biegłem wykonał, wiarem zachował. Filipensów rozdział 3 wersety od 12 do 14 Nie iżbym już uchwycił, albo już doskonałym był, ale ścigam, ażbym też uchwycił to. Na co my też od Chrystusa Jezusa uchwycony. Bracia, Ja jać o sobie nie rozumiem, żebym już uchwycił, ale jednoczynie, że tego, co za mną jest, zapamiętywając, a do tego się, co przede mną jest, spiesząc, bierze do kresu ku zakładowi powołania Onego Bożego, które jest z góry w Chrystusie Jezusie. Pierwszy Tymoteusza rozdział 6 werset 19, skarbiąc sami sobie grunt dobry na przyszły czas, aby otrzymali żywot wieczny. Ewangelia Mateusza rozdział 7 wersety od 21 do 23, nie każdy, który mi mówi, Panie, Panie, w niej idzie do Królestwa Niebieskiego, ale który czyni wolę Ojca Mojego, który jest w niebiesiech. Wiele ich rzeczy mi dnia onego, Panie, Panie. I zarześmy w imieniu Twojem nie prorokowali, i w imieniu Twojem dyabłów nie wyganiali, i w imieniu Twojem wiele cudów nie czynili? A tedy im wyznam, że my was nigdy nie znał, odstąpcie ode mnie, którzy czynicie nieprawość. Ewangelia Mateusza rozdział 10 wersety 32 i 33 Wszelki tedy, który by mnie wyznał przed ludźmi, wyznam go ja też przed Ojcem Moim, który jest w niebiesiech, a kto by się mnie zaparł przed ludźmi, zapros je go i ja przed Ojcem Moim, który jest w niebiesiech. Ewangelia Jana rozdział 9 wersety od 22 do 38. Tak mówili rodzice Jego, że się bali Żydów. Albowiem już byli żydowie postanowili, aby ktokolwiek by go Chrystusem wyznał, był z bóżnicy wyłączony. Przetoż rzekli rodzice jego, mać lata, pytajcież go. Tedy zawołali powtórę człowieka onego, który był ślepy, i rzekli mu: daj chwałę Bogu, my wiemy, iż ten człowiek jest grzeszny. A on odpowiedział i rzekł: Jeśli grzeszny jest nie wiem, to tylko wiem, iż będąc ślepym, teraz widzę. I rzekli mu znowu, cóż ci uczynił? Jakoż otworzył oczy twoje? Odpowiedział im, jużem ci wam powiedział, a nie słyszeliście. Przecież że jeszcze słyszeć chcecie? Izali i wy chcecie być uczniami jego? Tedy mu złożyli i rzekli, Ty bądź uczniem jego, aleśmy my uczniami mojżeszowymi. My wiemy, że Bóg do Mojżesza mówił, lecz ten, skąd by był, nie wiemy. Odpowiedział on człowiek i rzekł im, Toć zaprawdę rzecz dziwna, że wy nie wiecie, skąd jest, a otworzył oczy moje. A wiemy, iż Bóg grzeszników nie wysłuchiwa, ale by kto chwalcą Bożym był i wolę Jego czynił, tego wysłuchiwa. Od wieku nie słyszano. Aby kto otworzył oczy ślepo narodzonego. Być ten nie był od Boga, nie mógł ci by nic uczynić. Odpowiedzieli i rzekli mu, Tyś się wszystek w grzechach narodził, a ty nas uczysz. I wygnali go precz. A usłyszawszy Jezus, iż go precz wygnali i znalazłszy go, rzekł mu, Wierzysz, że ty w syna Bożego? A on odpowiedział i rzekł, A któż jest? Panie, abym weń wierzył, i rzekł mu Jezus, i widziałeś Go, i który mówi z tobą, On ci jest. A on rzekł: Wierzę Panie. I pokłonił mu się, Rzymiany rozdział drugi, werset siódmy. Tym, którzy przez wytrwanie w uczynku dobrym szukają sławy i czci i nieskazitelności, oddarzy w odwieczne. Żymian, rozdział 10, wersety 9 i 10: Że jeśli usty wyznał pana Jezusa i uwierzyłbyś w sercu twojem, że go Bóg z martwych wzbudził, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzono bywa ku sprawiedliwości, ale się usty wyznanie dzieje ku zbawieniu. Pierwszy Jana, rozdział 4, werset 15: Ktokolwiek wyznał, Iż Jezus jest synem Bożym, Bóg w nim mieszka, a on w Bogu. Pieśni 266, 9, 272, 225, 58, 32, 201. Wiersze brzasku 306 nadal możemy służyć. Lektura uzupełniająca reprint numer 2309 Pytania czy w tym tygodniu walczyłem walczyła o życie wieczne zgodnie ze swoim wyznaniem dlaczego jak z jakimi wynikami Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze